District 9 to bez dwóch zdań powiew świeżości w kinie science fiction. Malkontenci z dużymi głowami będą coś jęczeć, że to zżyna z Alien Nation, że nie trzyma się kupy i cały jest nadmuchany. Jednak dla nas nie ma to najmniejszego znaczenia, bo ogląda się go świetnie. Podopieczny Petera Jacksona, Neil Blomkamp, udowodnił, że aby zrobić dobre science fiction, nie trzeba budżetu wielkości PKB małego kraju w Europie Środkowo-Wschodniej, nie trzeba napompowanych silikonem i skrojonych na miarę gwiazd oraz innych niepotrzebnych pierdół. Wystarczy pomysł, talent i zapał, aby widzowie zaczęli przejmować się losami wyrośniętych, odrobinę niedorozwiniętych krewetek. Twórca przezabawnej opowieści o dwóch siostrach postanowił udowodnić, że jest koreańskim Quentinem Tarantino i nakręcił spaghetti western, będący parodią klasycznego arcydzieła Sergio Leone Dobry, zły i brzydki. Dobry to sztywny jak kij od szczotki nudziarz. Zły jest lekko zniewieściałym psycholem z grzywką a la wrażliwy emo boy, zaś zakręcony, cóż, w jego towarzystwie lepiej uważać na odbyt. Krwawy tercet wali do siebie na okrągło z rewolwerów i strzelb, poszukując legendarnego skarbu. Kiedy już skuma się, kto jest kim i o co mu chodzi, można przygotować się na 2 godziny rozkosznie głupawej, efekciarskiej zabawy. Wysnobowanemu towarzystwu pragniemy donieść, że film otrzymał nagrodę dla koreańskiej produkcji roku. Wstrzymał słońce, ruszył ziemię, polskiego wydało plemię, a tak poza tym to był kobietą. Jak widać, Mikołaj Kopernik był osobowością wybijającą się ponad przeciętność, nie tylko w kwestiach astronomicznych, ale i genderowych. Szkoda więc, że jego naukowo-społeczne podboje doczekały się brzydkiej niczym listopadowa noc animacji, która raczej nastraszy dzieciarnie niż zachęci do odkrywania tajemnic nieboskłonu. Na deser mamy jeszcze Piotra Adamczyka, nie mogącego się uwolnić od ról wielkich Polaków. Był już papieżem, teraz użycza głos Kopernikowi. Spodziewamy się więc wkrótce kreacji Lecha Wałęsy, Henryka Sienkiewicza i Marii Skłodowskiej-Curie. Z ostatnią nie będzie miał z pewnością żadnych problemów. W końcu ktoś pomyślał o wszystkich obżartuchach, którym nie w smak są niskotłuszczowe diety. W filmie Julie i Julia co chwilę bombardowani jesteśmy hasłami, że prawdziwego masła nigdy dosyć. A cholesterol? Nim nie ma się co przejmować. Najgorsze, co może nam się przydarzyć, to krótka kłótnia z zaniedbanym partnerem. Nie musimy też bać się, że przytyjemy. O linii widza dba sama Amy Adams, której wdzięk i talent działają skuteczniej niż większość leków przeczyszczających. Wszelki dyskomfort z wdziękiem łagodzą Meryl Streep i Stanley Tucci. Julie and Julia. Pracujesz w Gdyni. Tak. Masz mieszkanie? Nie dla nas kabarety, błękitne anioły i rozkoszowanie się dekadencją lat 20. na ekranie. Dla nas tylko szklane domy, a teraz w mieście z morza budowanie portu w Gdyni. Mamy tu szlachetnego prowincjusza, piękną działkę, a raczej piękną kaszubkę z blond kłosem, cień legionów i wszystkie inne elementy niezbędne do sentymentalnego opowiadania o wspaniałych minionych czasach. Andrzej Kotkowski, który kiedyś dopisywał nie wiadomo po co dalsze losy obywatelowi Piszczykowi, tym razem mówi: patrzcie, droga młodzieży, Gdynia ma piękną kartę w naszej historii. Jedyny błąd w tym szczytnym założeniu. Równie mdło, drogiej młodzieży, może się zrobić nawet po piwie na gdyńskiej plaży, a literackiego pierwowzoru nie ma na liście lektur, więc kto ma niby gnać do kina na miasto z morza?